O, zobacz, troszeczkę jest. No to 120 wyrywamy. 120 cm. 120? Takie badyle. No to generalnie można powiedzieć, że co? W przypadku rolnictwa regeneratywnego i węglowego, wszystko to, co pięknie urosło, musi teraz trafić do gleby. Maszyna przed chwileczką przejechała, zobaczmy, co zrobiła. W naszym przypadku maszyna Teradisc z przednim wałem nożowym definitywnie zniszczyła ten poplon. Pocięła go na kawałki 20-25 cm. No i całość wymieszała z ziemią. Chodzi o to, żeby biomasa, biowęgiel trafił do gleby i w ramach oczywiście ekoschematów tego rodzaju mulcz musi być wymieszany z glebą, nie za głęboko, nie za płytko, oczywiście przy zachowaniu dobrych też warunków wilgotnościowych. I to jest w tym momencie też i okrywa, i potencjał na przyszłe plonowanie. Dzięki jakiemu elementowi w takim razie jest zrobiony taki efekt? Pocięcie długich na 1,20 m odcinków na tego rodzaju mniejsze. No jest to przede wszystkim zasługa wyposażenia, które znajduje się na samym przodzie maszyny. Jest to przedni wał nożowy. Podczas przejazdu, kiedy on się po pierwsze styka z ziemią, a po drugie kręci, wszystko co spotka zostaje przecięte na odcinki 20-25 cm. Jak to wygląda teraz przy dużej prędkości? Czy uważasz na przykład, że on w miarę tą masę też trzyma blisko ziemi, czy wyrzuca ją za bardzo? Tutaj wyrzucanie masy w górę nie ma znaczenia, bo jego zadaniem nie jest mieszanie. Jego zadaniem jest tylko właśnie skrócenie tej masy i pocięcie. To jeszcze parę słów w takim razie, jak ona jest zawieszana. Bo widzę, że tutaj są nabite te gumowe kołki, które dają pewnie jakąś możliwość ruchu. Tak, zabezpieczenie tego wału przeciwkamieniowe to klocki gumowe. Natomiast regulacji możemy dokonywać z kabiny dzięki siłownikom hydraulicznym. Jeżeli w tej sytuacji wyposażamy typową bronę talerzową, która miałaby się zmierzyć m.in. również z biomasą żywą, jest pożądana z punktu widzenia wzbogacania gleby w próchnicę, no to myślę, że w takim razie trzeba by rozważać akurat takie urządzenia, które jak to są w stanie na tyle rozdrobnić tą biomasę i dalszymi sekcjami rozpracować ją do dobrego przykrycia i wymieszania z glebą. Przedni wał nożowy to tylko pocięcie tej masy, natomiast za wymieszanie jej z glebą odpowiadają kolejne dwie sekcje, czyli dwa rzędy talerzy uprawowych o średnicy 580 mm, a o zagęszczenie dba wał. Mając tak bujną biomasę, tak na przykład wysoki poplon, jak możemy skutecznie regulować uszkodzenia tych poszczególnych odcinków przez regulację akurat tej sekcji względem pozostałej części maszyny? Przede wszystkim za to odpowiadają te siłowniki, które regulują wysokość pracy tego wału. I jeśli bardziej go dociśniemy do gleby, no to zwiększamy jego skuteczność. Czy można go bardziej zagłębić względem pozostałych sekcji? Tak. Chciałbym jeszcze dodać, że maszyna może zostać wyposażona w siewnik poplonów Tegosem. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko te poplony niszczyć, ale również je siać. Zwróć proszę uwagę, jak duży jest prześwit pod ramą maszyny i jak duża jest odległość między rzędami tych talerzy. Dzięki temu mamy niezakłócony przepływ masy i nawet podejrzewam, że gdybyśmy nawet tego wału tutaj nie mieli, ta maszyna dałaby sobie radę. Faktycznie widać, prześwit jest. I z drugiej strony, no może maszyna zbyt pięknie nie wygląda po takiej akcji, ale nie o to chodzi. Wszystko się pięknie umyje, grunt, że dobrze tnie i można nią szybko i skutecznie pracować. Z nami osiągniesz sukces.